Uczestnicy uroczystych obchodów 28. urodzin Radia Maryja w Toruniu. Wielce szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Ekscelencje, dostojni księża arcybiskupi i biskupi. Czcigodny ojcze dyrektorze. Wielebni ojcowie i księży. Wielce szanowni goście dzisiejszych uroczystości. Drodzy Państwo. W całej Polsce jest tylko jedno takie radio. Rozgłośnia, której sama nazwa, czyli imię jej najświętszej patronki, wzbudza głęboki szacunek i żywe uczucia. Stacja, której nazwa przywołuje dumną pamięć o wielkiej polskiej historii i kulturze, o naszych bogatych tradycjach duchowych, o pracy kilkudziesięciu pokoleń, które pod hasłem Bóg i Ojczyzna, walcząc, tworząc i pracując z imieniem Maryi na ustach, wybudowały unikalny gmach naszej narodowej tożsamości, wolności i niepodległej państwowości. Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez nich nie klubem czy towarzystwem, lecz rodziną. Rodzina ta łączy się w modlitwie, we wzajemnych intencjach oraz w intencji ojczyzny. Bezinteresownie pomaga potrzebującym. Ujmuje się za swoimi członkami i lojalnie wspiera swoich duszpasterzy. Ale pamięta też o tym, że są inne rodziny, że naród, jak nauczał sługa Boży, a już niedługo błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, to rodzina rodzin. Dlatego ta wyjątkowa wspólnota angażuje się także w sprawy publiczne, w inicjatywy, których celem jest dobro wspólne wszystkich Polaków, pomyślność całej Rzeczypospolitej. Prawie 25 lat temu święty Jan Paweł II powiedział: ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja. Rzeczywiście jest za co dziękować. Mimo skromnych i trudnych początków, dzięki zawierzeniu Bożej opatrzności, inwencji i niespożytej energii ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz jego współpracowników, powstało dzieło, które realnie wpłynęło na bieg polskiej historii najnowszej. Radio Maryja powstało w okresie wielkiej niepewności, gdy niełatwo było się odnaleźć pośród radykalnych, bezprecedensowych przemian i zawirowań społeczno-politycznych. Był to czas, w którym paradoksalnie, nawet dobitniej niż za czasów reżimu komunistycznego, trzeba było przypominać znaczenie elementarnych pojęć i wartości. I właśnie wtedy najpierw tysiące, a później miliony Polaków usłyszały w radiobiornikach słowa: tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Ogromna ich rzesza z radością i ulgą rozpoznała ten głos jako swój własny. Był on wyrazem ich uczuć, myśli i opinii, także jako pełnoprawnych obywateli. Ten głos jest wciąż bardzo potrzebny. Niesie pokrzepienie, katolickie nauczanie o Bogu i człowieku, ale też odważnie mówi o ważnych sprawach całej naszej wspólnoty narodowej, w tym również o problemach, które niektórzy wolą pomijać milczeniem. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii. Korzystając z wolności słowa, odważnie i suwerennie, realnie tę wolność umacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich uniwersalnych wartości, na których opiera się cywilizacja europejska. Upomina się też o niezbywalne prawa ludzi wierzących. Tworzy przestrzeń duchowej i intelektualnej formacji, a jednocześnie niezależne, fachowe źródło informacji. Stale się rozwija i powiększa szeregi swoich słuchaczy o przedstawicieli młodego pokolenia. Jest forum spotkań prężnego środowiska, które chlubi się przedsięwzięciami takimi jak Telewizja Trwam, Toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz fundacje i organizacje ułatwiające włączanie się w działalność ewangelizacyjną, charytatywną i społeczno-kulturalną. Wszystko to stanowi dobro, które, jak ufam, będzie stale pomnażane w duchu wiernej, wytrwałej służby Bogu i Ojczyźnie. Na ręce ojca dyrektora przekazuję dzisiaj gorące pozdrowienia słuchaczom i pracownikom Radia Maryja.
w przeddzień jego 28 rodzin i patronalnego święta składam wszystkim Państwu uroczyste gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych i dalszego dynamicznego rozwoju tego wyjątkowego dzieła. Szczęść Boże! Z wyrazami szacunku i sympatii, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.